Przechodzimy do druku nr 19, który wprowadzaliśmy w trybie pilnym. 18. 18. Przepraszam. Ale nie, nie, ale ja przepraszam. Jedziemy zgodnie z porządkiem obrad. Mieliśmy 17, teraz mamy 18. Ale to jest druk, a porządek obrad jest taki, że druk 18 jest w punkcie 7 porządku. Tak. Dobra, teraz szukamy czego? 19, to są na kartę. Wprowadzamy do pierwszą kartę i... Krótko referuję zmiany. Poprzednio, proszę Państwa, mieliśmy porządkowanie terenów zielonych osobno i utrzymanie terenów gminnych zielonych osobno. Były tam wskazane konkretne punkty. My proponujemy to połączyć i dać wskazać dzielnicy. Te punkty, które były, zawrzemy w piśmie. A jeśli wystarczy środków, będziemy mogli kolejny system uzupełnić. Natomiast jeśli chcieli uzupełniać uchwałą i zostawić je w uchwale, to fizycznie procedurą całą działając możemy stracić część środków. Mowa w chwili obecnej około 18 tysiącach wolnych i być może wolnych środkach bieżącego utrzymania, bo umowa na utrzymanie była podpisana z opóźnieniem. To powoduje, że jeden miesiąc prawdopodobnie będzie zostaną środki z miesiąca. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Na ogródku Wielganowskich mam pytanie. Z 15, a może nawet i z 17 lat ma ogródek Wielganowski przy ulicy Libickiej. Gdzie on tu jest? Bo go nie widzę. Kolejny raz to zgłaszam. Pytanie do mnie. Przy ulicy Libickiej. Czy wy tam w ogóle jeździcie? Gdzie to się na jako? Ale ja to zgłaszam naprawdę przy każdej minucie radnictwa. Pani radna, ja myślę, że tak. Tutaj powiem, dlaczego nie ma, to jest proste wytłumaczenie, bo to są te projekty z 2007 roku, tylko te. Tu nie ma innych, po prostu nie ma wyjątków od tego. Jeśli chodzi o Wilbice... Tak. Od szpitala w prawo. Chodzi mi o ten gaj, który jest, wiadomo o co chodzi, tam gdzie jest to parkingskie i tak dalej. Sprawdzimy, czy to jest ujęte, jak to wygląda, ja to sprawdzę osobiście. Natomiast nie wiem, czy jest to sprawa tożsama z Witkowickim Placem o Motorze. Nie, nie. Nie, no to dobrze. To jest dalej. Chciałbym sobie to dowiedzieć. Ja jeszcze same drużyny. Sprawdzimy to, natomiast w tym roku i tak, żeby coś tam stanie, musielibyśmy ewentualnie jakiś projekt robić. W ogóle zobaczcie, jaki to jest stanie. Ja tam bardzo dawno nie byłem, to jest od poprzedniej kadencji. I nie ma w ogóle te ławki tam. Ale ja to zgłaszam kolejny raz. Przecież to Ziki budował. No, ale nie mogę nie ma czyta się. Ziki tego nie ma. Zabyliśmy tam, że nie da. No. Szanowni, to... Ten temat wyjaśnimy, bo to trzeba wyjaśnić trochę inaczej niż tu na sali, bo tutaj nie odpowiemy sobie na to. Ale to i tak nic nie zmieni w tym momencie, bo te ogródki by stąd nawet zjechały, gdyby nie to, że bałem się o banana, ale żeby nie było jakichś problemów. Czy są inne pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję, jest głośno. 13, 12, 12, 12.